Dziwi Cię to, że nie ma nowych filmów na kanale? Kliknij w dzwoneczek, by być na bieżąco. Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Dżingis, a to jest For Honor. I tak już jak odpowiadałem w jednym z komentarzy, na pewno tej gry nie zakupię w 3 egzemplarzach, bo jest bardzo, bardzo droga. Ale w tym jednym oczywiście w naszej kolekcji się będzie znajdowała i znalazła się. Mamy For Honor. Ja przejdę tutaj sobie tryb fabularny, a pewnie później Lighter będzie grał w trybie multim w tej grze. Więc cóż, nic tylko rozpocząć, prawda? Oczywiście wybrałem tą samą nację co wtedy, czyli będę grał po stronie samurajów, bo uważam, że to jest chyba najbardziej honorowa nacja. Chociaż oczywiście mogę, to jest tylko moje zdanie i może się nie zgadzać z waszym. Więc cóż, zacznijmy dzisiaj tryb fabularny. Mamy rozdział pierwszy rycerze, tylko ja nie wiem w jakim ja gram, jaką trudnością, żeby mnie tutaj ci rycerze za chwilę nie rozwalili. Mogę wybrać samuraja? Od razu nie mogę. Czyli taki rozdział trzeci są samuraje, rozdział drugi wikingowie, a rozdział trzeci samuraje, czyli tam, gdzie chciałbym zacząć od razu. Talenty jakieś fabularne, ale nie mam żadnych, tak? A tryb trudności, nie wiem, może się później będzie wybierał. Dobra, zobaczymy. Przywódcy i tchórze. Tak się nazywa rozdział pierwszy. I chyba odcinek pierwszy tutaj. Lecimy. O, poziom jest normalny, trudny, wyzwanie dla weteranów znających kunsz wojenny. To na pewno nie jestem nim. Brak interfejsu walki, mniej punktów kontrolnych, trudne starcia. Wiecie co? Nie, może zacznijmy od normalnego, co? Grajmy. The Wardens. Members of an ancient order, fallen into dust, sworn to defend the weak. Masters of the longsword. Their origins lost to history. Still they fight for what is right. But only a few may join their order. Tak niewielu doznaje tego zaszczytu, żeby wstąpić w ich szeregi. Strażnik. Strażnik przybył do Ashfeld, by dołączyć do niełatwej walki o słuszną sprawę. Czyli jednak honorowy rycerz. Pomyliłem się, nie tylko samuraje. Rycerze też są honorowi. Dobrze, i wikingowie nie też będą honorowi. Wszyscy są honorowi. Określ wygląd postaci w tym rozdziale. Co my tutaj możemy zmienić? On się różni w ogóle. O, taki jest ten... Nie no, trzeba grubego wziąć, taki Dżingis. No, wielki, wielki, gruby spaślak. Gdzie jest taki najlepszy? Ten by był dobry. A tutaj jest to samo. Nie, inny ma na ramienniki. Ten jest ok. No to dobra. To co, startujemy? Jak to wystartować? Wróć, tu mapa. Przywódcy i tchórze. I już lecimy. Lecimy tutaj z tym wszystkim. Chyba się ładuje, mam nadzieję. Mam nadzieję, że jest dobrze. Można wrócić. Tam ktoś się rusza. No to chcę, wróć. No jak? No dobra, no aha, określić wygląd. O. Widzicie? No, głupota jak zwykle ze strony Dżingisa. Gotowość. Zatwierdź. Przywódcy tchórze. Rozgrywka niestandardowa.
rozgrywki niestandardowe nie zapewniają ci doświadczenia. Odturlaj się od przeciwnika, naciskając spację. Wow. Bronić murów. Blackstone Legion and Holden Cross. Come out! Domini! It doesn't have to be like this! Przeszyty strzał został. Keep them off the walls! My lord! Ah. Break it down! Break it down! Uuu, jaki taran, zapierdziela, średniowiecze, świetna rzecz, świetna sprawa. Zobaczcie, zawsze te tarany były czymś takim zakończone, czymś takim twardym, to mamy taki łeb barani. Dobra, to znaczy się, że już chyba będę grał. Łakie kule, niszczą się mury. I had a job to do. I need to get moving. Dobra, to teraz ja. Broń wschodniego muru. To już się pojawiam. WASD, by się poruszać. No dobra, no to lećmy. No i co, gdzie mam iść? Czekajcie, tam sprowadzi tutaj. To lecimy. Lecimy, dobra. Już dwóch na mnie. Ale czymś zostali trafieni. Ja zresztą chyba też dzwoni mi nieźle w głowie. Oni żyją dalej, halo? No to co? Cel nowej misji. Aby przyjść w tryb gardy, namierz przeciwnika, ciśnij lewy, kontrol. No dobra, mam kontrol. Naciśnij alt, to się przełączam pomiędzy celami. Widzicie, tu też jest również taki samouczek na początku. Garda decyduje o kierunku twoich ataków i bloków. Naciśnij lewy kontrol, aby przejść w tryb gardy i używaj myszy, aby zmieniać kierunek. No dobra, okej. Okay. No przyszedłem. O, już nie muszę zmieniać kierunku, przykro mi. No dobra, no to co, będziemy go starali się... Jakie ja mam zresztą wciosów? Nie mam żadnych... O, czekajcie, mam. Wypad weterana, szturm obrońcy, furia strażnika, cięcie z doskoku, miażdżące kontakt, uderzenie barkiem. To jest lewy, prawy. W trybie gardy. Albo lewy, prawy, albo prawy, prawy. Góra, prawy. Myszka do przodu. A strzałka do góry. Prawy, no to czekajcie, to będzie chyba W. Uderzenie barkiem. Wariant uderzenia barkiem. Dobra. Za dużo dla mnie tego. Na razie lewy, prawy. Spróbujmy. Jesteś gościu? No to czekaj, to my do ciebie... A mam zmienić gardę na razie na górną. Teraz na lewą. Dobra. Aby zablokować cios, ustaw gardę w kierunku ataku. No to... Na którą stronę chcesz atakować? Góry. Dobra. Blokuj od góry. Dobra. Blokuj z prawej. Tak. To co żeście mi pisali w komentarzach. Dzięki, zblokuj. I blokuj z lewej. Rozwalę dziada. Jeszcze raz z lewej. A, dobrze. Ukończona. Blokuj ciosy przeciwnika. Raz. Dwa. Cienias jesteś. Tak każdy powoli to robił, to ja bym wygrywał, nie? Trzy. Zaatakuj w kierunku, z którego nie chroni... Którego nie chroni garda wroga. Lewy przycisk słaby atak, prawy przycisk mocny atak. Dobra. No to my... Tu ciachniemy. I teraz się tu ciachniemy. I teraz silne ataki. To tu. I tu. I co dalej? No dobra. To mam teraz nim walczyć. A mam... Jeszcze nie miałeś mnie atakować, ty głupku. No, dawaj. A teraz ja wyprowadzę taki ten. No. Lewy. Prawy. Chyba źle. Coś. Chyba nie tak. No. Lewy. O! To jest. Dobre. O, to było dobre. Punkt kontrolny.
Broń wschodniego muru. Dobra, to musimy wyłączyć to. Musimy tutaj sobie zejść teraz. I tutaj wbiec na górę. Dobra, jesteśmy na górze. Mamy już go namierzony. Lewy. Prawy. Nice. Leży. O, kolejny włazi. Lewy. Prawy. Nice. Dobra, to jest. Fala 3-3. Lewy. Prawy. Dobra. Lewy. Oj ty. Dobra. Leży. Cel wykonany. Tak, już tak prosto, nie? Tam z tymi botami jest o wiele trudniej. O, czekajcie, już mam ludzi. Mam dotrzeć teraz na dziedziniec. Dobra, biegniemy. Dun. O, czekajcie, jest coś. Sztandar nieugiętych. Pobliscy sojusznicy nieprzerwanie odzyskują zdrowie. O, to jest dobre. To jest dobre, czyli mogę leczyć sobie tutaj ludzików. Dobra, lecimy. Broń twierdzy do boju. Dobra, lecimy tutaj. I uruchamiamy. Zadaj słaby cios przy pomocy lewego przycisku, przy pomocy prawego. Mocny, dobra, ale my uruchomimy, że będziemy ich leczyli. Dobra, mamy sztandar. Aha, to jest to. Dobra, tu musimy bronić. Ej, no może byście tak troszeczkę zaczęli walczyć. Ej, ty, tu jest, za tobą jest. Tu. To ja... Czekajcie, czekam, jak się dziwnie rusza, ja się uleczę. Dobra, idziemy dalej, idziemy. I wjeżdżamy w nich. Tu. Tak, pięknie, ale go nadziałem. Ekstra. Dobra, bij. Teraz tu i teraz jeszcze za tobą. Nice. Cel wykonany. Ojej. Tylko oni... Aha, zrzucają. Co teraz robić? Osiągnięto punkt. Dobra, mamy coś... Mamy talent jakiś. Sztandar nieugiętych. Znowu talent. Aha, to można tylko raz w takim bądź razie użyć. Gdzie ja mam teraz pójść? A tam na górę. Dobra, biegniemy. Tam? Nie, gdzieś. A tu tam drabina jest, kurde, ej. Dżingis, patrz trochę. Gdzie masz iść? Na górę. Drabinko. Dobrze, jesteśmy. Nie, no tu. Spadaj stąd. Ale go. Lewy. I teraz cię, ale cię wywalę ci. Teraz taką... Ty, nie. Patrz. I jeszcze raz. Oh, shit. Nieźle to było, nieźle. Nieźle to było. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, moi drodzy. Dalej, tam mamy kogoś. Tak, już mnie namierzył, już. No to z nim tutaj przeprowadzi. Oj, on ktoś do mnie strzela. No bez takich mi tu. Ej. Wy bydlaki. Nie wiecie, że nie można strzelać do... Ej, jakoś mi się tak wyłącza, wiecie, ta garda. Tak. Fu, dobra. Tak. Tak. Ej, no ty jak ty? Ty jaki on jest dobry? Zobaczcie. Mam dotrzeć do... O ty! Bydlaku! Dobra. Mam teraz tutaj. Zrobimy porządek. Tylko, że mnie zaraz nie padł pierwszy raz, bo muszę się uleczyć. Sztandarem się ulecz. No dwójka, no co jest? Nie mogę? Jest, dobra, leczę się. To jest ważne, bo już bym był pierwszego deda miał zaliczonego. A tak, jeszcze żyję. Dobra, lećmy do przodu tym rycerzem, tylko po uleczeniu. Kacie, muszę sobie te słuchawki poprawić, żeby ten dźwięk był lepszy. Dobra, jest. Gdzieś to tu będą ci ucznicy. Sprint. Dobra, ale oni strzelają non stop do mnie. Wuf. Tu. Bach. O! To było dobre. Tu. Bach. Du. Nie tak. Ej, bo ja padnę zaraz. Gdzie ja tu wlechałem? Gdy kondycja pokażę taki stanowi wolniejsza sprint. Dobra, wiem, no. Muszę uciekać teraz na chwilę stąd. Ej, bo nie mogę.
Uj, zmęczyłem się. Oni tam strzelają ciągle. Tu jeszcze jest jeden. Tu. Ściel go w łeb. Niech zdycha. I tego też. Dobra. Gdzie ja mam dotrzeć? O tam. Dobra, biegnę do tych uczników, bo oni mnie zaczynają denerwować. Patrzcie, no. Dobrze są. Ciu. O. Cośmy tutaj... Ho, to było dobre. No. Dalej. Teraz będziemy walczyć z tobą. Poczekaj, już się do ciebie zbliżamy tam. Jaki wyłom. A tam wyłom. O, właśnie, wyłom. Kurde, zrobili wyłom mi w murze. Biegają. Dobra, lecimy. Dalej. Nie wiem co. Dobra. Mogę zaskoczyć. Atak ze skoku. Ło! To było piękne. O ty! Ty, możesz się ode mnie odczepić? Dobra. Egzekucję miałem! Nie zdążyłem. Dobra, czekajcie, puścimy sobie. Gdzie my tutaj mamy kolejnych? Nie, ty nasz, sorry, już. Dobra, zdychaj. Ty. Tu. Tak, utrzymaj zamek, bronić go przed atakami. O! Dobrze jest. O kurde, taran. Taranem mi tu... O, tu znowu biegają oni. Ej, no, do widzenia, nie przychodźcie do mnie. O kurde, ilu tu jest? Ła, jeszcze dwóch, jeszcze jeden. Dobra. Tak. A, pięknie. Ale teraz co? Wbiło mi się do chaty. No zobaczcie, ten taran świetnie zrobiony, prawda? Ła, dobrze jest. Dobrze, dawaj. Pojedynek. No tak, no ten to jest niepokonany. Patrzcie, co on robi. O. Dość. Dominique! Show yourself! These warriors don't have to die. Trial by combat, right now! What? Fight you? That's not a trial. That's an execution. Wow. Then fight my second. You will be my second. Okay. Mm-hmm. Dobra, zaczyna się. Kurde. Czy ja dam radę? O! Udało mi się. No. Dobra. Oła! Ale... Dobra. Ło! Dobrze jest. O, sieknął mnie raz. Oddałem mu, dobrze. Dwa razy. Ło. Raz, dwa. Nie, dobra, bo już wiem, o co chodzi. Który stronę atakujesz? A ja z tej. Dobrze. Dobrze. Ostry ale mi dopadł teraz. Bo, o, myślę, ła, dobra, broń, ale mi, jak mi to wlazło, by mu, to... I do góry, dziada, i jeszcze dwa razy te ciosy i po nim. Tu, i tu, i teraz tu. Wow.
Za dużo wyprowadziłem ciosów! Widzicie, co on ze mną robi? I teraz ja, moja kolej. Jest! Egzekucja! Ło, ale go rozczochrałem. Wygrałem! Ha, ha, ha! Terefere, wygrałem! No i co dalej? It will not do for a knight of the Blackstone Legion to be defeated by a common mercenary. Przez byle najemnika. Czego on oddał miecz? Neil. To jeszcze jeden? A nie. Będą mnie pasować na rycerza, kurde. For valor in battle, for honor and service, I, Holden Cross, raise you. Stand, Knight of the Blackstone Legion. Dostałem miecza nowego. We're finished here. Come on. That was how I joined the Black. I tak właśnie dołączyłem do Legionu Czarnego Kamienia. Nieźle potoczyła się akcja, ja wam powiem w tym momencie, bo coś mi to dało? 200. Ładnie. Awans w trybie fabularnym. Też jest dobrze. Kolejny awans w trybie fabularnym. Fajnie ta akcja się potoczyła, bo na początku walczyłem po jednej stronie, pokonałem rycerza z drugiej strony i ci nie chcieli, żebym ja był jakimś takim niższej klasy, więc mianowali mnie na rycerza. Bycie rycerzem w tym klanie. Kontynuuj. That warden proved more than worthy. But there was still much work to be done. The Vikings were about to destroy the last Iron Legion sanctuary in Ashfeld. My Blackstone Legion would save them. Rozgrywając misje fabularne, zdobywasz doświadczenie zwiększające twój poziom fabularny. Wraz z awansowaniem na wyższe poziomy odblokowujesz i ulepszasz talenty, które możesz wykorzystywać podczas misji. Im wyższy poziom trudności w trybie fabularnym, tym więcej doświadczenia zdobywasz. Swoje aktualne postępy możesz sprawdzić, naciskając tab na mapie świata. No moi drodzy, powiem wam, że na tryb fabularny naprawdę zaczyna się przedstawiać fajnie. Ale tak jak powiedziałem, czy... No na pewno nie kupię 3 egzemplarzy tej gry, żebyśmy mogli wszyscy w domu we 3 zagrać w nią, bo jest, no, jak dla mnie, za droga. Wydawanie ponad 200 zł na grę jest sporą ilością kasy, a jeżeli przyjdzie do tego, że mam kupić 3 egzemplarze, to się robi z tego niezła sumka, prawda? Więc na pewno nie spełnię tej prośby, która się pojawiła w komentarzu, żebyśmy zagrali z Szymonem, żebym zagrał z Szymonem i Lighterem i tam się pobawił. No ale no nie da się po prostu. Tak jak powiedziałem, ja przejdę w tej grze tryb fabularny i przekażę grę Lighterowi, niech on gra w trybie multi, bo na pewno jest 100 razy lepszy ode mnie i ja tego wcale nie ukrywam. Dlatego gra dla mnie tutaj ma tylko i wyłącznie w tym momencie znaczenie dla trybu fabularnego. Chociaż ktoś zaraz pewnie powie, że bez multi ta gra nie istnieje. Okej, zgodzę się również, że nie istnieje. Natomiast jeżeli bym zakupił tyle egzemplarzy, ile bym chciał, to pustka w kieszeni by została.
I tak też się kończy pierwszy odcinek fabularny z gry For Honor. A drugi odcinek z tej gry zobaczycie już dzisiaj znowu o godzinie 18. O godzinie 16. Między 16 a 18. A może 3 będą odcinki? Zobaczymy. Może mi się uda 3 nagrać, więc moi drodzy, jeżeli się spodobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, zostawcie komentarz. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia i do kolejnego spotkania. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.